już ma ten schemat. Na zdrowie. Zablokowany ten enzym, bo ma zakrzepy. Cześć, właśnie idę na moje pierwsze zakupy. Wczoraj nic nie kupiłam, lodówka jest kompletnie pusta, oprócz paru piw, które mój narzeczony jeszcze tam trzyma. Dla pewności mam ze sobą książkę pani dr Ewy Dąbrowskiej, bo wolę jednak być pewna, że kupuję produkty, które są dozwolone w tej pierwszej fazie postu. No i później pokażę Wam, jak wszystko będę przygotowywać na mój pierwszy postny dzień. A to jest moja ulica. Bardzo ładne miejsce, w którym ludzie zawsze mają wino i inne francuskie przysmaki, a ja nie będę mogła, ale nie szkodzi, ja będę zdrowa. Idziemy do warzywniaka, co będzie o tyle fajniejsze, że przynajmniej nie będę kuszona przez różne dobre produkty, tylko po prostu będą same warzywa dozwolone najczęściej w tej pierwszej fazie postu, więc na razie będzie łatwiej. Z tego, co tutaj widzicie, wszystko jest dozwolone, sprawdzone, bo oczywiście posiłkowałam się tymi dobrymi książkami. Oprócz tego zaplanowałam sobie jeszcze wcześniej, jak byłam w Warszawie, że będę piła zioła. I ponieważ nie mam zaufania do tych ziół, które są sprzedawane we Francji, bo czasami to są różne mieszanki i nie wiem na przykład, czy nie dosupują trochę cukru, kupiłam sobie melisę i kupiłam sobie rumianek, który po prostu bardzo lubię i szczerze mówiąc piję z przyjemnością. A oprócz tego obiecałam sobie, że będę piła codziennie przynajmniej jedną filiżankę pokrzywy. I to jest coś śmiesznego, pączki róży, które stwierdziłam, że na pewno są pełne witamin i smaczne i dadzą mi takie wrażenie, że jem coś słodkiego, więc czemu by nie spróbować. No i na pewno zobaczycie tutaj u mnie na stole coś, czego ja w Polsce nie widziałam. To jest kapusta, którą znalazłam tutaj we Francji, w warzywniaku. Ona się nazywa blet i jest po prostu przepyszna. Ja ją najczęściej przygotowuję w zalewie z sosem pomidorowym. Dodaję do tego oczywiście czosnek, dodaję cebulę. Żeby zakończyć to moje zakupowe szaleństwo, na pewno dzisiaj będę robiła właśnie tą kapustę blet w sosie pomidorowym z papryką i oczywiście z porami. Będę jadła dużo świeżej marchewki, będę piła soki i właśnie wracając do soków, ja bardzo lubię soki zielone i tak, na przykład używam właśnie do tego ogórka, a później dorzucam też liście szpinaku, które są bardzo zdrowe i to jest taki mój, ja go nazywam sok chlorofilowy, bo jest dużo zieloności i oczywiście dorzucam też imbir, bo on po prostu powoduje, że ten sok jest mega ostry w smaku i naprawdę daje takie wrażenie, że pijecie coś super ostrego, a ja lubię ostre smaki. Tutaj mamy jeszcze dynię. Z dyni uwielbiam przygotowywać hinduski sos, a będę dawać przepisy w kolejnych moich filmach, więc po prostu dajcie łapkę w górę i śledźcie mój kanał, to wtedy wszystkie nowości, co się u mnie dzieje na poście, Was nie ominą. I powodzenia, jeżeli zaczynacie, jeżeli rozmyślecie nad postem, to tradycyjnie trzymam kciuki, żeby to rozmyślanie zakończyło się jakimś efektem. A Wy trzymajcie z kolei kciuki za mnie, bo post, chociaż oczywiście jestem naprawdę szczęśliwa, że go zaczynam znowu robić, to wcale nie jest taka łatwa sprawa, więc Wasze wsparcie bardzo, bardzo mi się przyda. Cześć!